Dzień dobry, nazywam się Anna Chłopaczewska. Tomasz Basta. Anna Nieś, witam w Intima Clinic. Ginekologia kojarzy się przede wszystkim z powikłaniami, z dolegliwościami, z chorobami, a okazuje się, że współczesna ginekologia ma bardzo wiele do zaproponowania pacjentkom w kwestii polepszenia życia seksualnego. No właśnie, panie doktorze, co z tym punktem G? Ponoć możecie pomóc. Z tym punktem G to od razu mówię na początku, żeby ochłodzić, że to jest troszkę mit. Dlaczego? Ja wiem, wszyscy się teraz dziwią. To nie jest punkt. Owszem, to, co określamy punktem G, to jest tak naprawdę pewna powierzchnia na przedniej ścianie pochwy. Ona faktycznie jest bardzo mocno unerwiona i ona daje dużo przyjemności. Ona ma powiązanie z nerwem sromowym oraz z unerwieniem łechtaczki. I to jest to takie clue, które zawsze się staramy dopieścić zabiegowo. Ale doktorze, dopieszczać wy mężczyźni czy wy lekarze? Oczywiście lekarze. Oczywiście jako lekarze, tak, z panią doktor również te zabiegi wykonujemy, pomagając pacjentkom odzyskać utracone orgazmy. Ale czy to nie jest tak, panie doktor, że jak się ludzie kochają, to tak byliśmy wychowani, to naturalnie powinno przyjść? Czy musi w to wejść lekarz? Nic nie musi przyjść naturalnie. Często jest tak, że różnego rodzaju przeszkody stają na naszej drodze do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Przede wszystkim czas. Utrata jędrności tkanek, przebyte porody, przebyte zabiegi ginekologiczne, zmiany hormonalne, szereg czynników, które pogarszają jakość seksu, a tak naprawdę medycyna ma bardzo proste, bardzo łatwe do zastosowania metody, dzięki którym możemy tą sytuację w 180 stopniach odwrócić. To może zacznijmy najpierw od tych pacjentek, sporo ponoć jest to grupa, które nigdy nie osiągnęły satysfakcji seksualnej. Psychologowie bardzo dużo mówią o takich blokadach psychicznych, ale rozumiem, że Państwo też twierdzicie, że czasem to nie tylko psychika je blokuje. Oczywiście, nie tylko psychika, również aspekty fizyczne. Unerwienie okolicy zarówno łechtaczki, jak i punktu G różni się u każdej z nas. Jedna nie ma problemu z odczuwaniem satysfakcji i przyjemności, druga z kolei kobieta nie będzie jej w ogóle odczuwać. Podobnie jest z ukrwieniem okolicy punktu G. Ten punkt może być schowany. To wynika z budowy fizjologicznej, tak? Tak, z budowy anatomicznej. Panie doktorze, czasem jest tak, że na drodze do rozkoszy cielesnych stoi fizjologia. Co Państwo macie do zaproponowania, kiedy taki jest problem? Ale też chciałam zapytać, czy Państwo na wizycie jesteście w stanie stwierdzić, na przykład, że to jest problem fizjologiczny, a nie psychiczny? Bo to jest chyba dla naszych pacjentek bardzo ważne. Tak, jesteśmy to w stanie stwierdzić, ale niestety musimy się tutaj wgłębiać bardzo mocno w psychologię. Dlatego, że bardzo duża część pacjentek jednak ma problem związany z jakimiś emocjami niedobrymi, czy z przemęczeniem. Szczególnie kiedy pojawiają się na świecie dzieci. Ona musi być cały czas 24 godziny z tymi dziećmi. Nie ma chwili od wytchnienia. Wtedy ta rozkosz schodzi zupełnie na bok. I tu jest kłopot w taki, w którym my nie jesteśmy w stanie pomóc, tak? Mhm. Tutaj kwestia już psychologiczna. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że kobieta czuje się zrelaksowana, uprawiając ten seks, jest wszystko w porządku, a mimo wszystko nie osiąga tego szczytowania, wtedy wkraczamy już tutaj właśnie z ginekologią estetyczną. Mamy do zaoferowania dwa zabiegi. Mhm. Jeden to jest oshot, drugi to jest G-shot. I teraz jak je różnicować? Tak, czy jak szoty. Szoty, tak. Oshot polega na podaniu fibryny bogatopłytkowej z komórkami macierzystymi, które powodują powstanie tak jakby nowego unerwienia w danym miejscu. Czyli tkanka w danym miejscu robi się bardziej wrażliwa na dotyk, na całowanie, na cokolwiek. I jeżeli pacjentka ma problem właśnie z tym czuciem, wtedy polecamy oshot. Natomiast jeżeli miejsca intymne są bardzo wrażliwe na dotyk, natomiast nie ma jednak tego szczytowania, wtedy proponujemy G-shot. Zabieg G-shot polega na ostrzyknięciu kwasem hialuronowym miejsc intymnych, czyli powierzchni przedniej ściany pochwy oraz łechtaczki, po to, żeby uwypuklić te miejsca, żeby podczas współżycia one były bardziej pocierane. Mhm. Panie doktorze, czy to jest zabieg, który, tak powiem, pacjentka może zrobić bez wiedzy partnera? Oczywiście, że tak. To znaczy, po prostu przychodzi, ile taki zabieg, jak pani mogła opisać, jak wygląda taki zabieg, ile trwa?
Pewnie. Zawsze zapraszamy pacjentki na konsultację przed zabiegiem. Dotyczy to każdej bardziej inwazyjnej procedury, żebyśmy mogli stwierdzić w badaniu, jakie postępowanie będzie najbardziej optymalne i poinformować pacjentkę właśnie już szczegółowo odnośnie odpowiedniego przygotowania. Pani doktor, o jakich rzeczach należy pamiętać przed zabiegiem, przygotowując się do zabiegu, jak taki zabieg wygląda? O tym zawsze mówimy pacjentce szczegółowo na wizycie konsultacyjnej przed, więc absolutnie tutaj nie należy się martwić, czy o czymś się nie zapomni, czy będzie się o wszystkim pamiętało, bo robimy specjalną listę, taki checkpoint, punkt po punkcie, co jest istotne. Na pewno musimy wykluczyć jakiekolwiek infekcje w obrębie dróg rodnych czy układu moczowego. Instruujemy pacjentki, żeby przed zabiegiem obficie się nawadniały. Mówimy tutaj o 2-3 litrach wody dziennie, zarówno przed 2-3 dni, jak i przez okres nawet 3 tygodni po. I ważne jest, żeby nie stosować niesterydowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen czy ketonal, przed zabiegiem, jak i nawet do miesiąca po, gdyż mogą one wpłynąć na efektywność wykonanego przez nas zabiegu. A pani doktorze, chciałam jeszcze dopytać, ponieważ z orgazmami niektóre pacjentki jest tak, że od zawsze miały z tym problem, ale są też takie, które z wiekiem, powiedzmy, ta satysfakcja seksualna jest mniejsza. Co oprócz tego, co proponuje medycyna, pacjentka jeszcze może? Na ile na przykład stosowanie wibratorów wzmaga i pozwala jakby uruchomić pacjentkę seksualnie, a na ile jest tak, że na przykład wibrator sprawi, że później jakość życia seksualnego maleje? I jaki wibrator? No, to jest temat bardzo ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że mamy wibratory czy zabawki, które nam ułatwiają otwarcie tego, ułatwiają osiągnięcie orgazmu, nawet u kobiet, które nigdy nie miały w życiu orgazmu. A są też, szczególnie wibratory, to są urządzenia, które niestety powodują pogorszenie jakości później współżycia z partnerem. Dlaczego? Dlatego, że taki wibrator daje bardzo mocne impulsy kobiecie, przez co kobieta się do tego przyzwyczaja. Jeżeli ona się do tego przyzwyczai, to normalne współżycie z partnerem już jej nie da takiego satysfakcji. Więc tutaj apeluję, żeby zwykłe wibratory wymienić na... maszyny was wyproponowie. Tak jest, na dildo. Czyli podobna rzecz, tylko bez mechanicznej wibracji. To proszę trochę opowiedzieć więcej o tych, które są korzystne i które pozwalają, że ludzie się zbliżają, a nie oddalają od siebie. Do takich należy właśnie łechtaczkowy masażer bezdotykowy. Jest ich teraz bardzo duży wybór na rynku. Są soniczne, są zwykłe. Są też z wibracjami. I od razu mówię, te z wibracjami znowuż omijamy, bo wibracja na łechtaczce robi dokładnie to samo. Dlatego wdrażamy najlepiej te soniczne. Czyli one dźwiękiem jakby masują tą łechtaczkę, bezdotykowo. I mam kilka pacjentek, które nigdy w życiu nie miały orgazmu. Próbowaliśmy na ich życzenie, bo ja zawsze mówię pacjentkom, jeżeli nie miały nigdy orgazmu, mówię, że możemy wykonać zabieg na przykład OSHOT, ale tutaj nie ma gwarancji, że będziemy mieli jakikolwiek efekt. A jaki to jest procent ryzyka? Że to są jednak wyrzucone pieniądze? Jak pan tak ze swojej praktyki ocenia? No ponad połowa. Można powiedzieć, że nawet ponad połowa, bo jeżeli kobieta nigdy nie miała orgazmu, to znaczy, że może mieć zaburzenie w unerwieniu nie tylko w danym miejscu łechtaczki czy przedniej ściany pochwy, ale na przykład ucisk nerwu gdzieś w kręgosłupie, zaburzenia w połączeniach neuronowych mózgu, zaburzenia z przesyłem, z uwalnianiem, zaburzenia do tego jeszcze jakieś hormonalne. Dlatego ja zawsze informuję pacjentów, że no niestety nie wiemy, jaki będzie rezultat. Możemy zrobić, jeżeli pani sobie tego życzy. U części daje to efekt zamierzony. U większej części niestety nie. I wtedy proponuję właśnie ten masażer łechtaczkowy, który zdarzyło się kilkukrotnie, że naprawdę otworzył pacjentkę na te nowe, wspaniałe doznania. A pani doktor, co z hormonami? Bo rozumiem, że też z wiekiem ten poziom hormonów u kobiet spada. Czy też problemy właśnie z przyjemnością seksualną państwo jakoś stymulujecie lekami hormonalnymi? U pacjentek w okresie okołomenopauzalnym możemy dołączyć globulki czy też kremy zawierające estrogeny, jeśli pacjentka nie ma przeciwwskazań, co faktycznie działa odbudowująco, regenerująco na śluzówkę pochwy, a tym samym sprawia, że stosunki są i przyjemniejsze, i bardziej
owocne, jeśli chodzi o doznania. Mhm. A pani doktor, jak pani sądzi, czy jest to, co się bić? Bo może wiele kobiet mówi, a już mój czas minął. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego, no bo rozmawiamy o jakby medycznym rozwiązaniu, ale jak pani sądzi, dlaczego z pani perspektywy jako lekarza, który rozmawia z kobietami w gabinecie, to jest takie ważne, żeby zatroszczyć się o ten i komfort współżycia, ale też o to, żeby się zwyczajnie nam chciało? Jasne, no jest to bardzo istotny element życia. Współżycie rzutuje na relacje, rzutuje na nasze samopoczucie, na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie całościowo. Także jak najbardziej mamy bardzo proste środki, które możemy zastosować, żeby odmienić prawie całkiem swoje życie, jeśli w sposób istotny brak satysfakcji seksualnej pogarsza. Czyli jeżeli mielibyśmy podsumować, państwo polecacie, sprawdzamy najpierw, czy problem nie jest psychiczny, psychologiczny, czyli rozumiem, że to jest raczej broszka psychologów, później patrzycie państwo, czy to nie jest aby fizjologia i wtedy proponujecie państwo, rozumiem, ostrzykiwanie i tutaj mamy do wyboru dwa typy ostrzykiwania, tak? O którym wspominaliśmy. Ewentualnie można stymulować hormonalnie, i próbować to, co pan doktor polecał, również różnymi zabawkami erotycznymi. Czy jest jeszcze jakiś aspekt, który pominęliśmy? Tak, tutaj chciałbym zaznaczyć, że jeszcze takie zabiegi jak laser czy HIFU również ma duży wpływ na to. Dlatego samo obkurczenie pochwy prowadzi do obniżenia tej ścianki, która jest unerwiona. Czyli ona jest bardziej stymulowana podczas współżycia. Kobieta lepiej odczuwa partnera. To wszystko się przekłada na doznania. Tak sobie myślę, czy z tym HIFU to w ogóle nie jest tak, że może to powinien być taki element, że tak powiem, jak leczymy zęby, w pewnym momencie, w pewnym wieku, czy są jakieś przeciwwskazania do HIFU? Oczywiście, że powinien być. Myślę, że do tego dojdzie, że tak będzie faktycznie, że to będzie zupełnie coś normalnego, tak jak używamy na co dzień i to będzie dla kobiet normalnie akceptowalna rzecz. Musi tylko wzrosnąć świadomość pacjentek, że jest sposób prosty, łatwo dostępny, bezpieczny, żeby w wielu aspektach poprawić swoje funkcjonowanie na co dzień. Tak na koniec chciałam zapytać panie doktorze, bo jest takie przekonanie społeczne, że przychodzi baba do lekarza, przychodzimy do państwa, państwo dajecie tabletki, proponujecie zabieg i wychodzimy. Czy nie jest tak, że trochę współczesny świat zmienił tą relację lekarza-pacjenta i w kontekście naszej seksualności czy satysfakcji w ogóle z życia, no to bardziej chyba tworzymy relacje, a nie jednorazowe rozwiązanie, jak pan sądzi? Tak, ja uważam w ogóle, że my jako lekarze, ginekolodzy, plastycy i zajmujący się estetyką, również bardzo mocno wchodzimy w tą działkę seksuologiczną, psychologiczną, więc nasze podejście do pacjentki jest z zasady inne już niż zwykłego ginekologa. Ja osobiście zawsze wchodzę na te tematy. Zawsze pytam pacjentkę, czy nie ma problemu z utrzymaniem moczu, czy wszystko działa prawidłowo, czy podczas współżycia jakość współżycia jest satysfakcjonująca. Oczywiście nie od razu. Mhm. Staram się robić to bardzo delikatnie, żeby pacjentka się nie poczuła urażona. Staram się zbadać grunt, zbadać moją relację z pacjentką, czy pacjentka już jest gotowa, żeby na takie tematy ze mną porozmawiać. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że jest bardzo dużo pań, które uważa, że to jest bardzo, bardzo skryta rzecz, o której nie chcą rozmawiać z nikim. Bardzo się wstydzą zacząć te tematy w ogóle poruszać. Bardzo często, gdy odważą się, od razu leją się łzy. Mm-hmm. To są takie emocje, że nie potrafią nad tym zapanować. A ja to rozumiem i chciałbym, żeby panie wiedziały, że dla mnie to jest codzienność. To jest praca z tymi tematami na co dzień, w zasadzie z każdą pacjentką. Chciałbym, żeby pacjentki wiedziały, że my jesteśmy na to otwarci, na tą rozmowę, jesteśmy w stanie pomóc, poradzić, doradzić. Jeżeli nawet nie my jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem, to skierować do kolegi psychologa, seksuologa, z którymi współpracujemy. Także naprawdę wszystko, co panie tutaj w gabinetach naszych mówią, zostaje to między nami i muszą być o tym przekonane. No właśnie, bo tak pomyślałam sobie, czy puentą naszego spotkania, oprócz zabiegów medycznych, nie jest to, że sama rozmowa z lekarzem może mieć też charakter terapeutyczny. Samo przyznanie się przed sobą, że tej sfery życia jakaś pani nie ma. No muszę powiedzieć, że od tego się zaczyna nasza działalność. Jeżeli my nie będziemy mieli w sobie tej empatii i tej umiejętności rozmowy z tymi pacjentkami, nie będziemy wychodzić im naprzeciw, nie będziemy otwierać tych tematów, to nasza działalność nie ma sensu, bo nie jesteśmy w stanie im zaproponować wtedy nic. Więc tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, od tych relacji.
Chciałam, żebyśmy jeszcze dotknęli jednego tematu, seksualności ludzi starszych. Pani doktor wspominała o pacjentce aktywnej seksualnie koło 70. Jak to wygląda i czy Państwo też macie coś do zaoferowania takim ludziom? Jakby nie ma progu, kiedy kończy się aktywność seksualna, zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn. Tak faktycznie rozmawiałyśmy wcześniej, miałam pacjentkę 78-letnią, która była bardzo aktywna seksualnie i nie kryła się z tym, nie krępowała się tego, w związku z tym przyszła coś poprawić. Akurat u niej zrobiliśmy zabieg HIFU, ponieważ problemem przede wszystkim była suchość pochwy i rozluźnienie. No i była bardzo usatysfakcjonowana poprawą jędrności pochwy i przede wszystkim nawilżenia, bo z wiekiem nie dość, że tracimy kolagen, to jeszcze nasze śluzówki przez zmiany hormonalne stają się coraz bardziej suche, podatne na otarcia, infekcje i tak samo jesteśmy w stanie sobie z tym problemem poradzić. Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że panie właśnie 50+, 60+, tak naprawdę stają się coraz bardziej aktywne seksualnie. Mam bardzo dużo pań, które mówią, że nigdy nie miały takiej przyjemności z tego. Wiąże się to nie tylko samą seksualnością, ale z tego, co one mówią, też z tym, że wiedzą, że już nie będą mieć dzieci, że mogą sobie na wszystko pozwolić, że mają jakichś tam starych partnerów. Same relacje ich z mężczyznami mówią, że są takie same jak nastolatek. Tak samo się zdobywają, tak samo nawiązują te wspólne relacje. I że to jest bardzo sympatyczne i bardzo się z tego cieszą, że dalej mogą. Rozumiem. A HIFU może być przy tym wszystkim bardzo dobrym pacjentem. No nie tylko to. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.